Witajcie po raz już piąty, moi drodzy, w wirtualnej Turcji, w grze Zaptie. I piąty raz w serii z tej gry, w której to przychodzę nowo dodany do niej rozdział o tytule Kawala. No, taki dziwnie skonstruowany wstęp w dzisiejszym odcinku. No i co? Jeżeli... Powiem wam tak. Jeżeli widzicie liczbę kesów, to zapewne... I pamiętacie, ile kosztuje customowy rewolwer Salmana Paszy, to doskonale wiecie, że już mnie na niego stać. No i jak się okazuje... No, nie bez powodu na niego zbierałem w ostateczności, no bo popatrzcie na to. Należy zwrócić uwagę, że... Rozdział Kawala składa się z czterech poziomów, czterech misji i Treason, czyli zdrada, jest ostatnią. Ale zanim ją sobie wykonamy, pozwolę sobie zrobić małe fabularne wprowadzenie do ostatniego szańca Salmana Paszy. Tak więc zapraszam do oglądania pozwolę sobie bezpośrednio wam poinformować, że dzisiaj rozpoczniemy sobie od zadań pobocznych, a misję właściwą zaczniemy sobie dopiero pod sam koniec. Bo będzie ona nas wynagradzać wyłącznie doświadczeniem. I nie bez powodu, tylko doświadczeniem. Zapraszam. A oto przed państwem często spotykany okaz Salmana Paszy wraz z jego trzema oficerami, a w nim Orhanem i Gazanferem na rutynowym patrolu miasta. W mojej głowie to lepiej brzmiało zdanie, które teraz miałem przyjemność was wprowadzić w to, co dzisiaj będziemy robić. Jesteśmy wyposażeni jeszcze w ten siedmionabojowy rewolwer, a kupić ten nowy zamierzam dopiero jak osiągnę coś ponad 1000 albo około 3000 akkesów, jakaś tam waluta w Turcji. No i dobra, co my tu mamy? Tam ktoś potrzebuje ratunku zakładnika. Z chęcią go uratuje, ale tam też jest jeszcze ktoś. Orhan, Avni, Gazanfer, ktoś potrzebuje naszej pomocy. Idziemy. To będzie ciekawy dzień, trzeba przyznać. Czekać? Ruszamy. Mam nadzieję, że to będzie fajny i klimatyczny odcinek. Tutaj ktoś... szczerze się wypłakuje swojemu przyjacielowi w barze. Co się stało, obywatelu? Tak, porwano członka mojej rodziny. Proszę go uratować. Oczywiście, słyszeliście, Avni, Gazanfer i Orhan, musimy uratować obywatela. Ty tutaj sobie grzecznie czekaj, a my udamy się po pańską zgubę. Gdzieś w środku miasta, co? No dobra, ruszamy więc. Tam już widzę bandytę. Avni, Orhan, Gazanfer, czekajcie tu. Ja zajmę się bandytami, a wy wkroczycie do akcji potem. Jasne, rozumiemy. No i właśnie, od której strony by to ugryźć, żeby zadziałało? Oj! Oj! Dobra, pomalutku się wespnijmy. I zacznijmy rzeź. Spadaj. Jeżeli moja kompania wkroczy tam za wcześnie, to będzie źle. No kurde, serio?
Gościa akurat w tamtym miejscu się nie spodziewałem. No i oberwałem niestety, ale spokojnie, to nie jest jedyny zakładnik, jakiego dzisiaj uratujemy, spokojnie. Wow! Dobra, wkraczamy do akcji, oddział. Zakładnik uratowany. To byli już wszyscy na tej liście. Liście awangardowej. Ale niestety jestem troszkę ranny. Bo jak debil zignorowałem fakt, że nieuważnie się skradałem, tak to ujmijmy. A tam jest kolejny artefakt, już ostatni zaznaczam, którego pozwolę sobie jednak zebrać później. A póki co, to coś przeczuwam, że ktoś inny jeszcze potrzebuje pomocy. Tym razem właśnie. Sprawa z dłużnikami. Czegoś potrzebujesz, panienko? Problem z dłużnikami? Spokojnie. Ja i moi oficerowie to zaraz załatwimy. W ogóle właśnie jakie są stopnie, to jest zastanawiające, bo niestety osobiście tego nie wiem. Dobra, wy tutaj pilnujcie pani, a ja tymczasem zobaczę, z której strony bandyci nadchodzą. Tej na pewno nie. Gra jest wystarczająco ściszona, abyście słyszeli mnie, a nie grę. Mam nadzieję, że się to uda. Oj, będzie ostro. A ja zaatakuję z flanki. Dobra robota. Poradziliście sobie na medal. Ale chyba jest jeszcze jeden zakładnik do uratowania, tak więc udajmy się w to miejsce. I chyba na jakiegoś zabójcę w tym momencie trafiłem. Możesz ty! No co, szczęście tobie nic nie jest? Ale osobiście to chciałbym nie obrywać podczas... strzelanin. W każdym razie już jesteśmy blisko. Dzień dobry, podobno ma pan problem jakiś, że panu komuś porwano. Tak. Więc spokojnie, zaraz tego kogoś uratujemy. Proszę tutaj spokojnie dalej egzystować. Tym razem w okolicach naszej bazy. To się dopiero nazywa
być szczwanym jak nigdy do tej pory w sumie. Dobra, Avni, Gazantwer i Orhan, udajemy się tam, a ja tymczasem się z wami widzę już wkrótce. No i zobaczcie, nie ma możliwości restartowania misji tego typu. Zakładnicy to bardzo delikatna sp... O właśnie. No i właśnie, to jest bardzo delikatna sprawa, panowie. To jest dosłownie tuż pod naszą bazą. Więc dobra. Wy tutaj zostańcie, a ja tymczasem spróbuję podziałać po cichu. Wow. To by było strasznie głupie. A tam siedzą też przecież... Jezu. Naprawdę, jeżeli nie przeciwnik, to to grawitacja. Dlaczego na dachy takie jak ten nie da się wskoczyć? Przybudnienie... Niech to... Tam jest Gamoń odwrócony tyłem do mnie. Lepiej, żebym się wyprosił w najbliższym czasie o apteczkę. O kurde. Aha, postanowił po Putinowo udać się na śmierć. Dziękuję za apteczkę. Tego mi było trzeba. Ej, no serio? Przynajmniej mnie gnojek nie trafił. Teraz sobie troszkę postrzelajmy. No kurde! Musiałeś mnie na sam koniec trafić! No dobra, ostatecznie... Pomoc ze strony współżołnierzy okazała się być niezbyt potrzebna, bo sam wszystkich załatwiłem. Ale z drugiej strony to jest całkowicie niedopuszczalne. Okej, tutaj kolejny sprzedawca mający problem z dłużnikami. Ty tutaj pilny sprzedawca, a ja pójdę po resztę. Reszta oficerów.
masz w łeb. No, przyznać trzeba, że to jest ciężki kawałek chleba. Takie zadania. I znowu jest sytuacja z zakładnikiem. Tak więc się tam udajmy. No ale, no i te obrażenia od wysokości potrafią być cokolwiek absurdalne. Tak szczerze. Tuż pod naszą bazą ktoś jest. Coś się stało, obywatelu? Jakiś problem? Tak, widziałem, jak porwają człowieka. Proszę go uratować. Wskażę lokalizację. Oczywiście. No to więc gdzie on jest? On jest tam. Przy rondzie. No dobra, wy tutaj poczekajcie, a ja tymczasem postaram się zrobić co się da. A przynajmniej podążajcie za mną. Raz, notabene pamiętam sytuację, jak ci oficerowie byli całkowitym przypadkiem dokładnie tam, gdzie miał być zakładnik. Także sami powinniście rozumieć. I sami powinniście zrozumieć, jak się to skończyło. No, wykończyli jakimś cudem po cichu, bo oni oczywiście nie potrafią walczyć po cichu. Całą gramatkę wroga. Zanim przybyłem na miejsce. Okej, wy tutaj wszyscy czekajcie. W tym załuku, ja tymczasem wow! To było bliskie, trzeba przyznać. No ale tak, potwierdzone zostało. Że się czają dranie. A, pod tym rondem. Że się czają dranie między budynkami, tak jak zwykle. No i nie dziwiłbym się, gdyby... No, ten koleś akurat jest podejrzliwy tego, co się stało. Ale spokojnie, stary. O niczym wiedzieć nie będziesz. Ani ty, ani nikt inny. Jezus Maria, jeszcze jeden. Żegnam. Ale co trzeba przyznać, to było całkiem widowiskowe. A tutaj pozwolę sobie na chwilę zapauzować, żeby móc dostać się na budynek. Przepraszam. No dobrze, tutaj pozwoliłem sobie przestawić swoich oficerów. A tymczasem wyjdźmy na górę od innej strony nieco właśnie. Co? Coś mi tutaj śmierdzi. Przecież słyszałem jeszcze jednego gostka. Ewidentnie nie był zaszczycony słyszanymi krokami. A jednak. I do widzenia.
Tutaj już wszystkich udało się pozbyć, ale właśnie pozostał jeszcze tylko jeden bandyta. Tam na plaży konkretnie. Ale jego już załatwię metodą bandy łysego, jeśli wiecie, co mam na myśli. No dobra, panowie, wchodzimy. Jesteś uratowana, zakładniczko. Panowie? Muszę wam zawiadomić, że spisujemy się na medal. My też się cieszymy, Salman. Oczywiście. A ja tymczasem mam przyjemność wyczuwać, że w okolicy jest artefakt. Jest właśnie tam na balkonie. Witaj, koleżko. Wow, co? Bardzo dobrze. Zabójca zabity. Okej, jakimś cudem to zebrałem. Mam cię. Dwieście zebranego tałatajstwa. No dobra, wy tutaj osłoniecie budynek, podczas gdy ja będę się przeżegnywać. Wierzący. No i dobra. Tutaj i wyczuwam kolejnego mieszkańca mającego problem z dłużnikami, tak więc się do niego udajmy na spokojnie. Żeby nie było żadnych problemów. Oficerowie? Jakiś problem, panie sprzedawco? Prześladują pana dłużnicy? No dobra, zaraz temu zaradzimy. Proszę czekać. Wy tutaj pilnujcie pana sprzedawcę, a ja tymczasem rozejrzę się za szubrawcami, którzy mogliby go zaatakować. Przecież podejrzewam pewne oczywiste dosyć tropy. Oddział? Widzę wrogów! Nadchodzą z góry! Ludzie, prosimy o natychmiastową ewakuację. Tu dzieje się strzelanina! No, troszkę jak w nowej broni. Zastrzelcie go! No! Wszyscy jesteście aresztowani, a przynajmniej ty. Co się chciałeś wycanić, co? O, a tam w okolicy stoi sklep z bronią. Akurat mam odpowiednie pieniądze. Będę ci towarzyszyć, bracie, podczas tego zakupu. To miłe, Avni, naprawdę. Dzień dobry. Jestem szefem straży szeryfowej. Nasz szef chce dokonać małego zakupu. Oczywiście, co kupić? Ten ośmionabojowy rewolwer.
Oczywiście, wręcz może go pan nazwać, jakby chciał, panie Pasza. Oczywiście, to będzie custom Selmana, to będzie więc custom Salmana Paszy. Kupione. No, i to mi się podoba. To ma przepotężną siłę rażenia i całkiem niezły zasięg. Przyda się bardzo. Choć tym siedmionabojowym rewolwerem to też odwalałem niemałe cuda. No, trzeba to przyznać. Selman. Dobra, ruszamy wykonać kolejne rutynowe zadania dzisiaj. Kolejny cel? Znowu uratować zakładnika. No, przyznać trzeba, powtarzalne są czynności w tej kawali. I tak swoją drogą znowu jakiś głupek postanowił na mnie zapolować. Masz szczęście, że nie oberwałeś moim ośmionabojowym rewolwerem. Banito. Ej, patrzcie. Ten świadek porwania jest tak zdesperowany swoją obecną sytuacją, że zaraz... Przepraszam. Że zaraz popełni samobójstwo, ale chyba mu przeszło. Widzieliśmy, jak chciałeś się utopić. Coś się stało? Tak. Porwano mi przyjaciela. Proszę go uratować. Oczywiście. Przyjaciela albo przyjaciółkę, bo w sumie nie wiemy dokładnych tak naprawdę danych. O, no właśnie. Zakładnik jest tam, w minimarkecie. Idziemy tam. Moi drodzy oficerowie, to jest właśnie tam. I widzę już zakładniczkę, czyli to jednak jest kobieta. Dachy nie są za bardzo obstawione, ale okolice wejściowe na pewno są. No i okolice doków też. Tak więc tak, wy sobie tutaj zaczekacie. I ty, Avni, tak samo. Aha, czyli nie są obstawieni raczej na budynkach, ale już na balkonach, tak. No nieźle. Okej, no i jednak są obstawieni na dachach, a przynajmniej nie tak szczodrze, jak mogłoby być. No dobra. Zdejmijmy tego. I tego. I tego.
co? Wow! A to drani. Nie no, oczywiście, że każdy w zasięgu wzroku, ale to dosłownie każdy w okolicy to usłyszał. Wow! Jak mamy się bawić, to będziemy się bawić. Dobra, z tej strony można go jak najbardziej dostać. Tylko czy się skubaniec schowa. No dobra. Tak więc wkraczamy. Wow! Zakładnik zginie. Ups. Tak, to jednak była zakładniczka i niestety coś mi się zdaje, że nasz zleceniodawca w tym momencie chyba już zdecydowanie pójdzie się zabić. Panowie, to akurat nam się nie udało. Ale zawsze można spróbować ponownie, prawda? Hej. Obywatelu, coś się stało? Ktoś został porwany? Tak, widziałem jak porywają osobę. Proszę ją uratować. Oczywiście. I to jest... Okej, czyli znowu jest to... To jest znowu to rondo. Miejsce, to jest znowu to miejsce pod rondem. Dobra, panowie, spokojnie. Opłakaliśmy już tamtego nieudanie uratowanego zakładnika, bo któryś z nas wystrzelił za wcześnie. A było tak blisko już. Więc teraz podejdźmy do sprawy jeszcze raz. O wiele ostrożniej niż do tej pory. I zmierzmy się znowu z tym rondem, z którym już się zmierzyliśmy wcześniej. Do widzenia. Wow, leżeć! Myślałem, że podejdziesz prosto pod celownik, ale nie, jednak nie jesteś na tyle głupi. Da ci się oszukać. To było już całkiem... Pełne umiejętności, trzeba to przyznać.
Ale nic straconego, bo tutaj cały czas jest apteczka. Wow! Jest źle, jest źle! No dalej, jedziemy na nich! Czy zraniliście zakładnika? Jeszcze nie, ale to tylko kwestia czasu. No. To lepiej, żeby tak nie było. To już was koniec. I znowu zostałem postrzelony na sam koniec ratowania zakładnika. No dobra, czy trzeba coś jeszcze więcej dodawać? Drodzy kamraci, znowu nam się udało. Ale to jeszcze nie koniec dzisiejszych obowiązków. Jest problem z dłużnikami? Spokojnie, zaraz temu zaradzimy. No, jak się okazuje, sporo tych powtarzających się misji pobocznych będziemy mieli przyjemność dzisiaj wykonać. Wow! Nic wam obydwu nie jest? A mi cały czas stałeś. I jakoś niespecjalnie pomagałeś. A pan ma problem z zakładnikiem? A pan jaki ma problem? Byłem świadkiem porwania. Proszę natychmiast uratować tego obywatela. Oczywiście. Proszę tylko pokazać nam, gdzie on się znajduje. On się znajduje przy leśnej dróżce, co? No dobra, oddział. Czeka nas nieco trudniejsze zadanie niż do tej pory, jeżeli chodzi o zakładników. No i oto mamy. A najlepiej tak naprawdę zacząć spróbować zrobić wszystko z daleka. To się może źle skończyć. Przesuńcie się trochę. Co? Aha! Wow! Lepiej się poddajcie natychmiast! Mam ze sobą trzech oficerów i nie zawaham się ich spuścić ze smyczy, jasne? Jasne, jasne. Spokojnie.
Aha, wow! A! Zakładnik uratowany. No i co? Udało się? Tak, udało się. Ale niestety znowu oberwałem. Wracajmy już lepiej do bazy. Powoli mam dosyć tego dnia. No i proszę, 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 kogo my tutaj mamy? Kolejnego potrzebującego w sprawie dłużników. Co? I to tym razem w tym minimarkecie. W sumie wiadomo mniej więcej, co to oznacza. Wy się schowacie tu, a ja tymczasem będę wyglądać, czy przypadkiem wrogowie nie nadchodzą. I czy przypadkiem z której nie strony nie odejdą. Wow! Okej, nadchodzą. Przygotować się. Jasne. Czekać, czekać. Już! A w niej nic ci nie jest? Nie, to tylko draśnięcie, ale mogło być gorzej. No. Udało się. Dłużnicy załatwieni i zrobiliśmy to w bardzo ładnym stylu. Chociaż nieprzekonujący jest jeszcze dla mnie ten rewolwer, jeżeli chodzi o zasięg. Dobrze przynajmniej, że można w nim więcej naboi pomieścić. A i słusznością jest stwierdzenie, że do różnego rodzaju misji najbardziej pasuje... Wiecie sami, jaki rewolwer, prawda? Rewolwer księcia, dokładnie. I najlepiej bez waszej pomocy. Bo może ona co poszczególne rzeczy skomplikować. Jasne, my mamy głównie działania ofensywne w swoim statusie. Czy jakoś tak. Witaj, obywatelu. Coś się stało? Porwano cywila? Zaraz temu zarazimy. I będzie idealnie 1060 doświadczenia. Tym razem tam. A potem ja przepraszam bardzo o ratowaniu zakładnika. Pozwolę sobie wreszcie na wykonanie misji fabularnej. Wy tutaj zaczekajcie.
No dobra, panowie, czekać na mój sygnał. Musimy stylić. Jasne. Teraz! Jesteś bezpieczny, zakładniku, a wy idziecie do więzienia! Dobra robota, panowie! Żadnej litości dla takich darmozjadów. A i ten pistolet jest całkiem skuteczny na dalekie dystanse. Oczywiście, czemu by nie być? Sprzedawca miał rację. No dobra, a teraz udajmy się do bazy. Dokładnie tamtym wejściem. Wszystko w porządku, Avni? Coś czujesz się poddenerwowany. Nie, wszystko w porządku. No, mam taką nadzieję. To właśnie tutaj zostałem zawieziony przez karoce prosto do tylnego wejścia. No już, chodźmy. Stać w szeregu, dopóki nie wyjdę. Oczywiście, szefie. No i dobra, co my tu mamy? Misja fabularna. Zdrada. Na zagranicznej odpuści odkryto nietypową aktywność. 12 doświadczenia. Ciekawe, o co może chodzić. Ej, co jest? Granica Kawali i dom Paszy. Generale, członkowie komitetu atakują naszych żołnierzy. Jakie są to, że nas zaskarzy? Zająć pozycje defensywne. Przytrzymajcie pozycję. Bronią pastu. Jasna cholera, co tu się dzieje? To Salman Pasza! Zabić go! Nadchodzą z lasu, oni są wszędzie. Jakich wielu jest? Nie mam pojęcia. No i dzielni żołnierze, brońcie pozycji, już! Nawet jeśli sytuacja jest przebeznadziejna. Swoją drogą... No i właśnie, moi drodzy. Oto jest więc punkt wyjścia dla głównej fabuły. Salman Pasza broniący granicy przed niegodziwymi członkami komitu, cokolwiek to znaczy. Musiałbym zajrzeć do tłumacza Google. Leżeć! Komandorze, zajęli... To mi ciężko, wy dwaj. Ochraniacie mnie, gazem dwa, idziesz ze mną! Jasne, Selman. Kuś, Gazanfer! Kuś! Biegnij, Gazanfer, biegnij! No rzeczywiście coś tutaj jest nie tak, ewidentnie. Wow!
No już, no już! Podrżnąłem ci gardło, głupcze! No i... Generale, nikt tu nie pozostał. Wygląda na to, że ich wszystkich zajęliśmy. Wszystkich zdjęliśmy. To nie może być, to nie mogą być wszyscy, Gazanfer. Trzymaj czujność na wodzy. Oczywiście. Salmanie. No dobra, wracamy. No i w ogóle to dwie noże gdzieś mi tutaj zaginęły. A no tak, przy zwłokach tych dwóch bandytów. Osiem, kule! Komandorze! Wieża! Kuś! Biedniem Gazanfer, biedniem! No i teraz jest wczuwanie się w fabułę, moi drodzy. Tłumaczenie wszystkiego jak leci. Jestem tu, dzielni żołnierze moi! Dalej! Gazanfer! Nie! Zdrajcy, zapłacicie za to! Nic za mnie jest tam na górze? Nic, Salman! Gazanfer! Straciliśmy zbyt wielu żołnierzy. Otoman nie będzie miał pokoju, dopóki zdrajcy czają się wszędzie. Muszę wysłać telegram do Istambułu natychmiastowo. Nasz sułtan musi zostać poinformowany. Ej, co jest? Czemu tu nagle pusto? Orhan? Jesteś tu? Avni? Avni! Czy ktoś się zakradł na tyły? Możliwe. Jasna cholera. Przynajmniej dom jest cały, ale reszta spłynęła. Chwila, co jest? Niespodzianka, Selman! Ty, Avni! Dlaczego? Sorry, ale bandyci lepiej płacą. Tato! No już, synku, uciekajmy! O nie! Nie pozwolę wam! Zostaw na... A! Mamo, nie! Za tym dzieciakiem! Już! Jazda, jazda! O, nie! Synu, zawiodłem, niestety. He? Co? Nie, to nie może być koniec. Na całe szczęście przeżyłem. A to była tylko kamizelka kuloodporna. Kochanie! Kochanie! A niech to. Zginęłaś. A nasz syn uciekł w siną dal. Ciekawe, czy jeszcze kiedyś go odnajdę. Kawala, 9 lat później. Proszę bardzo, czyli jednak Selman przeżył tamten postrzał, a w niego, jak widać. No i co my tu mamy? Zaptije. Produkcja studia Pilaf. A, czyli... Dobra, żona bezpowrotnie zginęła, ale ojciec przeżył. Developer Mustafa Tugrul Osahani. Arty?
No i to są napisy końcowe, mam rozumieć. No a ciekawe, gdzie jest w tym samym czasie syn, który miał przyjemność zacząć teraz, się teraz zaczytać w... Orhan. Wszystko w porządku? Salman? Tak. Mój syn niestety gdzieś zaginął siną dal. A szkoda, bo chętnie bym się jeszcze z nim spotkał. Ciekawe, gdzie on teraz jest. No, ciekawe. No dobra. Udajmy się w takim razie na służbę. Jak zwykle czeka nas sporo do zrobienia. Ale myślę, że jeśli gdziekolwiek mój syn jest, to na pewno go odnajdę. Uwierz mi. Oczywiście, Salman. Oczywiście. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje przechodzenie rozdziału Kawala z gry za Ptyje. Poznaliśmy historię ojca głównego bohatera i to, że jednak nie zginął ostatecznie. No nieźle. Ale jednocześnie szkoda, że tak to wszystko się skończyło. Nasz główny bohater miał przyjemność się teraz zaczytać w książkę swojego ojca, podczas gdy sam ojciec... No cóż, ma przyjemność dalej pełnić obowiązki w Kawali, ale jedynie granica została zajęta. Tylko ciekawe, jak to teraz wygląda tam u syna głównego bohatera. Orhan został gdzieś związany. Avni zdradził swojego brata, a matka zginęła. Ale Avni go dopadła sprawiedliwość. I miejmy nadzieję, że kiedyś losy ojca głównego bohatera Salmana Paszy i jego syna, który był głównym bohaterem właściwej fabuły, kiedyś się zejdą. A ja prawdopodobnie, potencjalnie, zobaczę się z wami ponownie w za Ptyje. Mam taką nadzieję. A tymczasem do zobaczenia w innych seriach. I to już chyba... To już póki co... Chociaż... Kto wie, może jeszcze się doczekamy odcinków za Ptyje. W każdym razie to by było na tyle, jeżeli chodzi o serię z... rozdziału Kawala z gry za Ptyje. A i tymczasem się z wami żegnam. I do usłyszenia w kolejnych seriach na kanale. Oraz kolejnych filmowych produkcjach, które powinny wreszcie powrócić po tych latach krótkich rozłąki w sumie. Do zobaczenia. No bo jeżeli chodzi o aktualizację do za Ptyje, to nigdy nie wiadomo, czy się doczekamy kolejnego rozdziału, czy nie.